Kochani, dla nas teraz zrobię moją ulubioną przysmak. Cebula duszona z wodą. I zaczynamy. Troszkę oleju damy na patelnię. Włączymy sobie, żeby nam się podgrzał. I zaraz pokryjemy troszkę kiełbaski do tego. I jak się kiełbaska nam trochę podusi, tak na chrupiąco, to później dodamy cebulkę i wodę i wtedy ona będzie się ładnie dusiła. A teraz sobie kroimy kiełbaskę, jak to woli, grubsze, cienkie plajsterki. Ja to lubię zazwyczaj na pół i cienkie, żeby to mi było chrupiące. I to zrobimy i przyprawimy i nam się będzie normalnie dusiło. I smażyła, żeby była chrupiąca. O. Tak nam idzie maszynowo, czy jak. A to jest przysmak naszej całej rodziny, Januszy. No tak. Laritas. Tak, tak, przyznaję. Wszyscy się zajadamy tym. A teraz wrócimy, niech już co ten smaży i zaraz dalej. Drodzy widzowie, a jak Janusz robi tą cebulkę, zawsze pachnie po całym mieszkaniu. I palce lizać. Dokładnie, potwierdzamy. Nawet sąsiadka, jak usłyszy ten zapach, to przychodzi próbować. I tak za dużo to też nie będę gadał, bo od gadania to też nieraz głowa boli, kochani, jak się dużo gada. O, i teraz będziemy mieli pokrojoną i przyprawię. I ona się ładnie nam będzie smażyć, a później cebulkę i cebulka będzie się dusić. Tylko ją nie usi... Ty morderco, będziesz dusił? Nie, no to zwane duszenie to znaczy nie kogoś dusi, tylko ona się ładnie w wodzie udusi, upruszy tak. No dobra, chociaż trochę może za dużo tej kiełbasy, to ma być cebulka, nie kiełbasa. Ale się rozpędziłem, że końca nie ma. Nóż jest ostry, to ładnie kroi. A, i jedziemy z tym koksem. A to... A, a. No. I teraz sprawdzamy przyprawki, jak to w sumie to jak to woli przyprawić tę cebulę. Na ostro, na nieostro, ale robię bardziej tak pikantne. Bo widzę, na przykład teraz dajesz przyprawę do kurczaka, tak? Tak. Jeszcze dajemy papryczkę słodką, jak to woli, to może też ostro. O, tak? Jeszcze fajną, bo wędzoną, papryka słodka wędzona. I ona właśnie to daje tych wszystko aromat. No i ja jeszcze, to jest mój taki przepis osobiście. O, i przyprawa do ziemniaczka też troszkę. Ach. I teraz soli, pieprzu. I się nam będzie, gdzie ta sól mi uciekła? O. I tak to nam będzie się ładnie smażyło. O. I niech się ładnie smaży. O, sorry. To się ładnie nam smaży. To damy na bok. O. A teraz w międzyczasie to sobie weźmiemy, obierzemy cebulkę. O kurka, ta skorupa taka mocna. Gdzie jest jakiś talerzyk? Jeszcze będę miał cebuleczkę. I jedziemy dalej z tym koksem. Jedzie. Cebulka kroi się. Patrzymy sobie jakiś czas, żeby nam się nie piekło. I
To co, drodzy widzowie, widzimy się, jak się napełni cały talerzyk naszej cebuli. No i drodzy widzowie, mamy już cebulkę ładnie pokrojoną. A tu jeszcze cebuleczkę troszkę doprawimy, bo ja lubię takie bardziej pikantne. O, jeszcze nam się tam podgrzeje olej i wrzucimy ją i ona się podsmaży tak do, kochani, do brązowego. I wtedy później weźmiemy wody, wlejemy i przykryjemy, żeby się dusiła. Znowu to duszenie, co? O, teraz zobaczymy. Zresztą w sumie to już możemy, kochanie, wrzucać na patelkę. O. O kurczę, sporo wyszło tego. No i tak wygląda nasza tutaj cebuleczka, a tak wygląda tutaj nasz Janusz. No i kochani, teraz jak cebuleczka nam się podsmaży, ładny taki kolor jak brązowy, to podlejemy wodą, żeby ona, ta cebulka puściła soczek i ta woda będzie maluszki lizać. No i co, drodzy widzowie, widzimy się, jak Janusz będzie podlewał to wodą. Wodą! I kochani, teraz bierzemy wody. To ile uważam, ja lubię moją rodzinką trochę więcej tej wody, bo ta woda też ładnie smakuje. Jeszcze postanowimy. Ten soczek, drodzy widzowie, z tej wody, potem jak ona się tak podusi, jest. I teraz, teraz przykrywamy, jak ona się dusi, ona może nawet na małym ogniu, ale jak chcemy szybciej, to damy sobie większy. I teraz jak się ładnie upruszy, to później będziemy jedli, będziemy, to się mówi, szamać. Pokażemy wam, czy się nie zatrujemy. Będzie. No to co, widzimy się za chwilę. Tak, na razie. No i tak prezentuje się, drodzy widzowie, nasza cebulka. Duszona cebulka. I teraz weźmiemy sobie, zaraz spróbujemy, bo na pewno jest super. I jeszcze jak kto woli, to może zjeść to z bułeczką albo z klebusiem. O! Prima, super, miód malina. To co, będziesz nagrywał kolejne odcinki dla naszych widzów? To co potrafię, będę nagrywał. Dla naszych kochanych widzów. Kochani widzowie, dawajcie, subskrybujcie, dawajcie kciuczki, aby tylko oglądać i na bieżąco będą zawsze jakieś filmiki. Na razie. Dla was.